Hej, cześć cwaniaki, witajcie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Gothic 1 Mroczne Tajemnice. Witajcie w kolejnym odcinku, w którym to ruszamy dalej. I za waszymi poradami trzeba znaleźć gdzieś przycisk właśnie w tym miejscu, który podobno wystaje ze ściany i jest dobrze widoczny. Ale ja go nie widzę, oczywiście jestem ślepy. Tutaj, żeby otworzyć tą kratę, gdzieś trzeba znaleźć przycisk w ścianie podobno. O, jednak go widać, chociaż jest... O, złota szkatułka gdzieś tam się schowała. Jest ten przycisk rzeczywiście, chociaż ja bym nigdy nie stwierdził, że to jest przycisk. Może można do niego strzelić, by było wtedy łatwiej go włączyć. Witajcie w kolejnym odcinku. Jak się dowiedziałem, pod ostatnim chyba odcinkiem, ktoś mi napisał, że nie będę mógł za bardzo przejść wątku pradawnych. Znaczy, nie tyle, że nie będę mógł go przejść, niestety nie strzelimy tak, ale będę mógł go przejść chyba po złej tak jakby stronie. Przez co... Przez to lipa będziemy mieli, ponieważ ten kryształ, który wygraliśmy na arenie, on powoduje to, że możemy przejść wątek pradawnych po stronie Innosa, o ile się nie mylę. Oczywiście ta strona by mnie najbardziej odpowiadała, ale oczywiście zeżarłem ten kamień, ten kryształ, cholera, który dał mi co prawda duże bonusy, ale tylko to, więc kurde, teraz mamy przerąbane, ponieważ nie będę mógł... Wydarta stronica numer 4, dobra. Bo nie będę mógł przejść tego po stronie Innosa i właśnie cholera, ja nawet nie mam zapisu, na którym bym mógł sobie wczytać i od tej areny, że tak powiem, tam zacząć, no nie? Znaczy, że nie arenę zacząć, tylko wiecie, wygrać na arenie, zdobyć ten kryształ jeszcze raz przejść to wszystko, co tam przechodziłem. No i cholera, nie mam zapisu. Zapisałem się już tyle razy, że nadpisałem ten zapis. Przez co teraz mamy przerąbane. Myślałem też nad taką opcją, żeby... No, niestety, po raz kolejny... O, zbroja Fealana, nie znam. Pamiętnik generała oraz zagłada zła. Cóż to za OP bronie? Zagłada zła brzmi bardzo fajnie. Jest to premia do walki. Znaczy dwuręczniak, ale bardzo fajny. Mógłbym go założyć w sumie. Tak wygląda. Wygląda trochę jak normalnie ten Uriziel. Ok, ostrze chwały oczywiście zakładamy. Zbroja jakiegoś tam Felana. O, proszę bardzo. Wymagana siła 100. Premia do HP plus 50. Ej, fajna zbroja ogólnie. Czekajcie. 90. Moja ma 100. Ta ma przed pociskami. Moja ma 75. Ta ma tylko 10. Przed ogniem ma strasznie dużo obrony i przed magiem też całkiem spoko. Ta jest fajna. Daje HP w ogóle, nie? Zobaczymy jak wygląda. A, taka sobie od zbroja. Oczywiście pewnie ona jest questowa, dlatego tyle. I generała jeszcze dziennik, możemy go sprawdzić. Oczywiście pamiętnik 4 zdobyłem jeszcze teraz, możecie sobie lęk przeczytać. Oraz okrwawioną stronicę śmierci, tutaj. No i jeszcze generała, pamiętnik Felana, chyba to będzie ten. I expa dostaliśmy, pamiętnik generała. W tym nadpalonym i poplamionym krwią pamiętniku uwieczniona została cała wojskowa kariera wielkiego generała Felana Morg, który w czasach walk z orkami władał legendarnym Urizielem. Nice! To ciekawe. Zapisków generała nie przegrał żadnej bitwy, prócz ostatniej, w której to utracił swój miecz i całą armię. Także resztki nadziei. Okej, no dobra. Więc tak, zrobiliśmy jakąś tam zbroję. Wydaje się dość fajna i legendarna wręcz. Zgaduję, że musimy przeskoczyć na drugą stronę. No i tak jak mówiłem, chciałem zrobić tak, właśnie a propos tego kamienia, żeby jakoś go zcheatować w ten sposób, że wiecie, wezmę sobie go po prostu, stworzę na cheatach i odejmę sobie to, co dostałem, czyli te HP, siłę i zręczność chyba, którą z niego po prostu się dostaje. A, tam na dole byliśmy już. O, na dół spadł ten cwaniak. Kurde, dobra, koniec, karniem. Tak, no i właśnie tak zrobić, nie? Żeby nie było, że tutaj, że tak powiem, zyskałem i nie oddałem nic. O cholera jasna. Znowu jakiś... Kurde, ale to jest ogromne. Żeby lepiej, żeby mnie to gówno nie trafiło. Yes, specjalizujesz się w zabijaniu demonów, ale siła. Nie wiem, czy to w ogóle mnie trafiło, czy nie, bo za duży damage to nie był. Chyba, nawet jeśli mnie trafiło, no, ale... Tak jak mówię, żeby zcheatować sobie ten kamień i odjąć co kamień mi dał. Żeby nie było tutaj, wiecie, takiego, że sobie zcheatowałem ten kamień i że mam to samo co miałem za jego pomocą, że tak powiem, bo to wtedy by było złe. Czy ty żyjesz, czy nie żyjesz? Chyba nie żyjesz. Albo się zbagowałeś, nie wiem o co chodzi, dobra. Kolejne pajęczaki jakieś. O, dużo expa. O cholera, pełzacze, które zatruwają. Ale was tu jest dużo. Ogarnijcie się. Cholerne zwierzaki, pajęczaki i inne cwaniaki. Kurde, ale mnie zaszły teraz. Muszę uważać, ponieważ to będzie przykre, jeśli dostanę. Ała, ała, ała. Pajęczak mnie bije. Truteń nawet. O, dałem się trafić i to za dużo razy już. Będziemy musieli się szybciutko wyleczyć. To są jadowite pełzacze, więc już w ogóle musimy uważać. W plecy mnie jakiś tam cwaniak jeszcze jedzie, oczywiście. Zostaje zatruty, a nie, dopiero teraz zostałem zatruty, okej. Szczęście trucizna, da się łatwo z niej, że tak powiem, wyleczyć. Strasznie dużo tu tych pajęczaków i innych cwaniaków. Więc Bezi, szybciutko, dawaj, robimy porządek. Specjalizujemy się w zabijaniu robali. Strasznie dużo specjalizacji mi wskoczyło, jak widzicie. Okej, wykończyłem wszystkie te cholerne zwierzęta, które mi tu biegały i mi przeszkadzały. Jo, dobra, szybko. Bezi, łyknij co trzeba. Okej, teraz ja zbiorę co nieco z tych pełzaczy i innych cwaniaczków, ponieważ może coś z tego będzie się dało zrobić. A nawet jak nie, to się sprzeda i będzie hajsik. Dobra, no ale tak ogólnie rzecz biorąc właśnie, no tak mówiłem, no bo kurczę, szkoda by było, gdybym jednak nie mógł przejść po tej stronie dobrej, a mi bardzo zależy na przejściu po dobrej stronie oczywiście. Dlatego no, tak jak mówiłem, coś z tym kryształem by się przydało zrobić. Że wiecie, zcheatuję go sobie i po prostu odejmę to, co bym dostał za jego pomocą, co dostałem nawet za jego pomocą. I tyle ogólnie. Tak, to o krysztale tyle. Zobaczymy jak to jeszcze wyjdzie, bo nie jestem pewny. Mamy tutaj strasznie dużo tych cholernych robaków. Przydałoby się to wszystko wyciąć w pień. Dużo expa jest przynajmniej za to. Kolejny level nam się wbił. O, widzę ten, jak do królowej normalnie pełzaczy. Te cholerne, no, jak to się nazywa? Takie, nie wiem, żyły, czy co to będzie, prowadzące gdzieś tam. Okej, tutaj mamy kolejnego. Nie chciałbym zostać zatruty po raz kolejny. Są jadowite pełzacze, więc wiecie, już nie to bywa. Okej, jeszcze ten cwaniak jeden. One się cofają, więc może być ciężko. Dobra, udało się. No nie było to aż takie trudne zadanie, jak widzicie. One sobie śmiesznie, że współżyją tak jakby, że te jakieś tam pełzacze razem z tymi... Co to, jak to się w ogóle ładnie nazywa? No, ten się zbagował w ścianie, głowa w ścianie i jest. Pajęczek wojownik oczywiście. Dobra, czy coś tu mamy? Ja tu biegnę korytarzami, jak widzicie, wow, ile ich tu jest. Myślę, że bym miał duże problemy z tym wszystkim. Gdybym miał oczywiście tutaj jakiś słabszy poziom i w ogóle nie umiał bić się i tak dalej. Najfajniejsze to by było właśnie zabijać najpierw te pełzacze, które mogą mnie zatruć, bo wtedy... O, tutaj na plecach, jaki on jest wielki. O, niemożliwe, w końcu lód wszedł. Myślałem, że już nie wejdzie nigdy ten lód. Ale ich się tu nazbierało. Przydałby się jakiś AOSPL. Ała, bijesz mnie, cwaniaku. A zginiesz za to. Masz tutaj. Pierdol, jo. Dobra, dużo ich jest strasznie. Fajnie jakby wszedł lód w tego pełzacza. W ogóle odgłosy walki jakieś są przebagowane tutaj troszeczkę. Okej. I czasami zabijam na hita. A, bo kryta mam oczywiście. Wow, coraz więcej ich tutaj jest, do cholery. Już mi zbiły prawie pół HP. To nie, bardzo niedobrze. Strasznie dużo. Gin, pajęczaku. Jeszcze jeden. Okej. Nie, no nieźle. Co, wszystkie? Nie, jeszcze tutaj jeden się rusza. Zżerał swojego kumpla w ogóle. Jaki ham, widzieliście? Brał sobie, zajadał zwłoki swojego przyjaciela, który zginął oczywiście w walce. Jak widzicie, zdążyły mi zjechać pół HP. Czyli nie niebezpieczne. Są wręcz bardzo niebezpieczne. Trzeba uważać, bo jak się rzuci taka kubka, to można zginąć. I jeszcze widzicie, no mi się poszczęściło, że jestem całkiem mocny. I sobie daję radę. O cholera, ten skąd tu? Jezus Maria, się wystraszyłem. What the fuck? O Boże, zawał serca. Kurde, masakra, ale to było straszne. Nagle wyskoczył mi z tej jakiejś kurde żyły, czy co to jest w ogóle. Jej. Okropne. Dobra, jeszcze tu jeden został, a to pełzacz, dobra. To pełzacz to już taki jest całkiem spoko. Ech no, fajnie jakby lód wszedł, bym się wcale nie obraził. O, prawie mnie trafił. Kurde, i znowu mnie zatruł. Dobra, teraz to muszę się i tak wyleczyć, także luz. Okej, taki potionek. Jak się oczywiście napijemy potiona, wtedy niwelujemy truciznę, więc luzik, fajna sprawa w sumie. Okej, czy coś z tym związane jest? Nie, tutaj ogólnie była chyba taka komora, w której one siedziały, a nie, dobra, to jest przejście dalej. Dobrze, dużo expa i tych, że tak powiem, trofeów z nich. Właśnie, kurde, strasznie duży exp jest za te pańczaki. Jest 350. O, ale was tu się nazbierało, cwaniaków. Nie wiem, czy zbierać z nich to wszystko, czy jednak olać, bo jest strasznie wiele. Ale potem głupio by było, jakby miał na przykład za zadanie zebrać ileś tam tych płytek, a potem na przykład by się okazało, że nie mogę zrobić tego zadania, bo nie mam tych płytków tyle, ile trzeba. Chociaż nie wiem, czy tutaj będą takie zadania. O, królowa pełzaczy! Albo pajęczaków będzie, nie wiem, coś tam się działo podobnego strasznie. Okej, oczywiście zbiorę tutaj co trzeba. No dobra, lecimy w takim razie. Tu mamy tak, tu są pełzacze, jadowite, oczywiście, nic nowego. Chodź, cwaniaczku, no chodź, dobra. Twojego przyjaciela najpierw zabijemy. Cyk. Nie lubię tego kombosa, wiecie dlaczego? Bo Bezi po tym trzecim ataku wyprowadza do przodu taką, tak jakby bieg do przodu, ale on się nie odwraca po tym ataku niestety, przez co właśnie wychodzi na to, że nie możemy trafić przeciwnika. Nudne, wkurzające i głupie. No dobra, koniec tego pitolenia. Co to jest do cholery? Wielkie bydle. Królowa pajęczaków. Oh shit. Ty, nie szalej tak królowo. Oczywiście ciebie zbijemy bez problemu sobie. O, nawet lód fajnie wszedł. Oczywiście, kurde, no bez problemu. Miejmy nadzieję, że to nie będzie też jakiś, na przykład, że królowa pajęczaków to jest jakiś ważny... Okej, 3 kafle za królową. Coś z niej? Narządy rozrodcze. Dobra, biorę to. O cholera, brzmi strasznie. Dobra. Pocałunek wampira. Ale fajne. Dobry topór dwuręczny. Też fajne. Tam widać jakby była jakaś skałka. Ale chyba nie będę mógł jej wziąć. Za chwilę zobaczymy. Dobra. Co jeszcze? Runiczny kryształ. O, proszę bardzo. Starożytny almanach i poziomka. Starożytny almanach. Do czego on mi jest? Czekajcie, bo zdobyłem jakiś kamień, tak? Chyba ten. Ten pulsujący kryształ można użyć... aby zakląć w niego pradawną moc kryształu wieczności. Chyba to był ten kryształ, który zdobyłem przed chwilą, tak mi się wydaje. To jest jeszcze... A nie, a to, czy to nie jest ten? Można użyć, zakląć w niego pradawną moc kryształu wieczności. Aha, okej. Czy to jest też to samo prawie? Czekajcie, co ja tu jeszcze zdobyłem? Jakieś pierścionki, nie? A, narządy rozrodcze jeszcze. Narządy rozrodcze królowej pajęczaków emanują ciepłem. Odnoszę dziwne wrażenie, że powinienem je zjeść. What? Bezi, no coś ty, nie będziemy wcinać takich dziwnych rzeczy. Albo za chwilę to zrobimy. Skoro Bezi chcesz zjadać narządy rozrodcze, to... No, że tak powiem, nie brzmi zbyt dobrze. Okej. Chciałem jakiegoś lepszego jednoręczniaka. Czekajcie, pocałunek wampira. Premia do many, premia do walki. Obrażenia, dwuręczniak ogólnie, czyli nic ciekawego. To jest jednoręczny berserker, czyli najlepszy aktualnie. No nie mogę nic z tym zrobić szczególnego. Czekajcie, coś jeszcze. Hełm asasyna. O, to bym przegapił. Co to za hełm? Czy jakiś lepszy od tego, który aktualnie mam? Ja mam taki. Bez sensu. Tylko przed ogniem ma większą obronę, a mój królewski jest lepszy. Asasyna mogę wam pokazać, wygląda tak. Taki sobie hełmik. Wolę ten mój królewski. Jest o wiele lepszy. Dobra, wyleziemy tutaj. Tam coś jest, ale nie mogę... O, czarna ruda. Udało się. Wow, dobra. Czyli czarną rudę udało nam się zdobyć, na szczęście. Dobrze, że zauważyłem, że ją można tam sięgnąć. I że tam coś właśnie takiego czarnego było. Myślałem właśnie, że to jakaś zbagowana teksturka, ale czarna ruda przyda się naprawdę. Dobrze. Narządy rozrodcze. Co wy na to? Zeżremy to i popsujemy sobie po raz kolejny coś pewnie, czy zostawiać? No nie wiem, skoro Bezi chce zjeść, to zobaczmy. Okej. Co to dało tak naprawdę? Nic nie wyskoczyło, nic się nie stało. Lepiej się wczytać. Zjemy to najwyżej później. Ponieważ głupio by było właśnie sobie ją tutaj stracić, coś takiego. Ogólnie już ten kryształ jestem wkurzony na siebie, że od razu zeżarłem jak z tej areny, bo wiedziałem, że przyda się później, pewnie. Znaczy byłem, tak myślałem, że coś z tym kryształem będzie, że on nie jest tylko jako nagroda za tą arenę głupią, tylko że również coś będziemy mieli z tego kryształu później, ważnego do zrobienia, zdobycia lub w ogóle. No i jak się okazało, mieliście rację, znaczy przynajmniej ktoś tam mi napisał, że Robin, niestety, no, kryształ zeżarłeś i masz lipę teraz. No i właśnie, kurczę, miejmy nadzieję, że da się jakoś ten kamień przywołać i właśnie ja bym sobie tam zedytował moje współczynniki i tak dalej, żeby właśnie cofnąć tak jakby zeżarcie tego kamyczka. No ale niestety nie mam save'u, a przechodzić od początku grę to mi się totalnie nie widzi, także wiecie jak to jest. Czasami, no niestety, chyba że będę musiał zapłacić po prostu za błędy swoją cenę i niestety nie przejdę po stronie Innosa tego wątku Mrocznych Tajemnic. Głupio by było, bo naprawdę chciałbym przejść po dobrej stronie, że tak powiem. Czy tutaj możemy wleźć? Czekajcie. Gdzieś tu moje pochodnie. Tak samo jak ludzie się śmieją, że nie gaszę pochodni, bo... że nie gaszę pochodni, tylko je wywalam. Ja już po prostu tak jakoś mam, że nie wiem, pochodni mam zawsze wiele, bardzo dużo, znaczy się, i jakoś tak tych pochodni, nie wiem, nie szkoda mi wywalać po prostu. A jak sobie tak świecą, to jest git. Dobra, tam na górę można jeszcze wejść. To zobaczmy, co tam na górze jest. O, proszę bardzo. Tam mamy jakiś teleport chyba. Czerwony. Dobrze, to może za chwilę wejdziemy ten teleport, ponieważ chciałbym jeszcze tam na dole się rozejrzeć troszeczkę. Dobra, więc szybki hyc. O, tutaj mamy jakąś... Ach, to jest zawalone. Czyli niepotrzebnie w sumie tutaj. O, ale jest poziomka, proszę bardzo. Kolejna z poziomek. Poziomki podobno są takim easter eggiem swoistym właśnie przez depoziomka Steam, czy jak oni się tam nazywali, twórców właśnie Mrocznych Tajemnic. Śmieszna sprawa w sumie całkiem. Dobra, więc co, mykamy na górę, spróbujmy przejść przez ten dziwny teleport, który się znajduje właśnie po lewej stronie. O, jeszcze jakby Bezi chciał chycnąć. Chycaj, Bezi, bo jesteśmy prawie na miejscu. Dobra, chyba wszystko z tego miejsca. Zobaczmy, co zrobi ten czerwony teleport sobie tutaj. 3, 2, 1, wbijamy. O, udało się, dobra. Dokądś nas teleportuje. Oh, fuck, Jesus Christ. Tysiąc zakspa, fajnie. O cholera, smok! No właśnie, smok. Już spotkaliśmy jednego smoka. To, co widzisz, jest tylko jedno z wielu moich postaci. To grubo. Zmień się w chrząszcza. Nie rozumiem. To kim albo czym ty jesteś? Jestem jednym z pradawnych. O. Jestem także strażnikiem tej świątyni. O, to grubo. Jak to jesteś jednym z pradawnych? Kim wy jesteście? Już wkrótce się tego dowiesz. Okej. Ale pozwól, że najpierw przybiorę swą ludzką postać, aby nadto cię nie krępować. Smok, cwaniak. O, dzień dobry. No, już trochę lepiej. Ten coś tam już... Jezus, ty. Na czym to ja skończyłem? Jaki koleś, może się zamiast smoka. Jak to może? Dobra, sorry, przecież on nawet mnie nie zna. Dla mojego mistrza czas i przestrzeń nie stanowią żadnych ograniczeń. To grubo. Jesteś tutaj, bo taka była jego wola. Gdyby nie to, już dawno byłbyś następnym truchem spoczywającym w brzuchu smoka. Przedni żart. Ja nigdy nie żartuję, śmiertelna istoto. Okej. Wystarczy już tego pustosłowia. Może jednak czekacie na kogoś innego? Zamilknij, śmiertelniku. Mój mistrz oczekuje cię w sali kryształu. Okaż mu należny szacunek. No okej. Witamy u pradawnych, że tak powiem ładnie. Oczywiście tak, ja tu widzę jakieś przełączniki i tak dalej, oczywiście rzuciłem się prosto na te przełączniki, ale coś mi się wydaje, że gdybym przełączył ten przełącznik, to te kolce spadły mi prosto na głowę, dlatego nie róbmy tego może. Trochę się obawiam o swoje życie i Beziego, znaczy się bardziej o Beziego życie, bo mi się nic nie stanie. Okej, lecimy do tej sali kryształu, czy jak to tam się nazywa, tutaj mamy pana, który mi się w smoka zmieniać, to jest całkiem ciekawe. Jakieś proste korytarze, zobaczymy, rozejrzyjmy się. Jesteśmy u pradawnych, więc udało nam się przejść te próby takie, powiedzmy. Fajna sprawa i zabawa, okej, tutaj widzę, że możemy już co nieco ukraść. Uuu, tak, błagam, czemu nie mogę tego wziąć? Proszę, proszę, Bezi, czemu nie możesz wziąć? O, poziomkę możemy wziąć. Tu są chyba wszystkie mikstury, jakie tylko można zdobyć, że tak powiem. Ale widzicie, są niezaznaczalne, więc są po prostu sobie stoją i tyle. Czy coś tutaj jeszcze mamy? Udało nam się zebrać jedną poziomkę. Dobra, tutaj mamy jakieś... O, ale to możemy jakieś złote misy. Złoty kielich, złoty talerz, schergrazmy, o ile dobrze czytam. No i chyba tutaj już z tego, a nie, złoty świecznik jeszcze można. Tu jest mapa, którą fajnie by było wziąć, ponieważ nie wiem od czego jest ta mapa. Ale chyba nie możemy jej wziąć, tak, z tego co widzę i tego posążka, który na niej stoi. No dobra, mniejsza z tym, czy coś jeszcze? Tu mamy, o, ognista korona, to brzmi fajnie, pewnie zbroja, więc zobaczmy. A nie, tak, ognista korona 5, 1, 10, 40 aż przed magią. Wow, fajna ta korona. Ale w sumie mi bardzo zależy na obronie, bardziej taką przed bronią i pociskami niż przed magią. Chociaż w sumie, całkiem fajna. Jak będzie wyglądać w takiej koronie? O, całkiem sympatycznie. To nie wiem w sumie, w ogóle Bezi, ale masz dziwną minę, matko. Czasami jak wyglądasz, to jakbyś nie wyglądał. Okej, znowu kolejny ten sfera, jakiś tam no tom, zaraz możemy sobie w sumie przeczytać. O, czekajcie, almanach ducha, 2500, dobra, zanim to przeczytam, to wolę się je zapisać, żeby nie popsuć. Nie wiem skąd mam ten almanach w sumie. Okej, i co on daje? Coś tam daje pewnie. 20 do many, what the fuck. Oczywiście swój umysł, bla 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 bla. 20 do many dostałem, czyli jakiś super almanach. Fajnik Felmana, a dobra, to już dostaliśmy ekspa za niego. To D2 teraz te... sztuki walki nie... Pamiętnik pechowego kryptologa też. Czekajcie. Jak to się nazywało? Jest to forma jakiegoś zaklęcia, myśli... Zbiór myśli przemyślanych? A może to właśnie to, co przed chwilą znalazłem. O, kolejny exp. Możecie sobie przeczytać, kolejny tutaj exp oczywiście jest to, kolejny możecie przeczytać, sobie później też przeczytam to już na YouTubie. Formuła jakiegoś zaklęcia? Czemu to jest książką? Okej, no dobra, mniejsza z tym ogólnie. To co, możemy w sumie lecieć. Mamy tu jakąś skrzynię, której tak chyba nie będzie się dało otworzyć. Mamy łóżko, ewentualnie gdybyśmy chcieli pójść spać, ale to niekoniecznie. Dobra, lecimy jeszcze na prawą stronę, ponieważ tam w przodzie chyba będzie już ta kryształowa jakaś ta... O, tutaj widzę coś fajnego. Mamy ludzi, zbroi jakichś machających mieczami i tak dalej. O, fu! O, fu! Tu kogoś rozciągnęli. Jakaś zbroja. Dobra, kolejny ten tom jakiś. Sferewewe. Zbiór myśli nieprzemyślanych. Dobra, możecie sobie przeczytać, znaczy tam zastopować filmik i przeczytać. Tu są jakieś zbroje, których oczywiście nie możemy ruszyć, miecze, których nie możemy ruszyć. Ty, to nie jest ten? Jak to się nazywało? Cholera. Przypomina mi jakiś miecz, ale nie pamiętam nazwy. No dobra, mniejsza z tym. Dobra, tych ludzi nie będę zaczepiał, bo boję się, że coś mi zrobią. Więc lećmy lepiej. Tak jak nam powiedział tamten dziwny mak, który potrafi się zmieniać w smoka do tej sali jakiejś kryształowej. A tam chyba, nie wiem, coś... Coś mi tamten miecz przypominał, ale w sumie nie wiem co już miesza. Chyba z dwójki mieczyk jakiś. O, proszę bardzo, jakie tutaj są ten, nie? Ludzie, ludziki. Gdzie jest sala kryształowa? Okej, to jest... Strażnicza pantera, nice. Ale co? Co mi ta pantera zrobi? Na przykład wejdę tutaj? Coś mi się stanie? Nie wiem gdzie mam iść w sumie. Jest... pierwszy raz jestem w tym miejscu. Okej, tu mamy jakieś dziwne korytarze, które prowadzą nas w jakieś dziwne miejsca. O, jakiś teleporter. Wolę w niego nie włazić, bo może się to skończyć naprawdę źle. Ale z ciekawości sobie trochę pobiegam, pozwiedzam. Nigdy jeszcze tutaj nie byłem, więc wiecie. Musicie wybaczyć mi moją ciekawość. Okej, tu jest jakiś cwaniak. Czy to z tobą mam pogadać, czy nie z tobą? O, chyba z tobą. Ale ja... Nie pozwoliłem ci zabierać pół. Jeżeli jeszcze raz odezwiesz się ukarą, to będą to ostatnie słowa w twoim marnym życiu. Stęchnięcie głową? What? W końcu wykazujesz przejawy inteligencji. Przynajmniej w tej kwestii osiągnęliśmy zadowalający konsensus. O matko. A tak w ogóle myślałem, że będziesz większy. No zresztą nieważne. Dotarłeś aż tutaj, śmiertelniku, bo taka była moja wola. Jesteś wiózł na mojej łasce. Zdaje się, że tak ludzie mają zwyczaję mówić w podobnych sytuacjach. Nie ukrywam, że moja obecność tutaj ma pewien ściśle określony cel. Okej. Ale najpierw musisz dowieść swojej wartości. Angelion prowadzi cię już szczegóły. Ja i tak już zmarnowałam zbyt wiele cennego czasu na rozmowę z tobą. Kiedy będziesz gotów, przyjdź do mnie. Jednak ani wcześniej, ani później. Fajne skinięcie, okej, głową to jest, dobra. I ciesz się życiem śmiertelne z tobą, bo to niezwykle cenny i krótki. Ej, chwila. On napisał, no powiedział, jaki chamski. Powiedział, że tamten cwaniak na początku powiedział, że czas i miejsce nie ma dla tego no tam pana jakiegoś tamtego większego znaczenia. A ten nam mówi, że czas jest bardzo cenny. No to kurde, ktoś tu kłamie chyba. Okej, mniejsza z tym. Kolejny tomik zebrałem. Piąty, gdzieś czwarty przegapiłem. Kolejne 100 doświadczenia, znowu możecie sobie przeczytać. Nie wiem w sumie o czym nawet są te książki, ale już mniejsza. Hyc! Oh shit. Dobra, co tu jest? Poziomka! No, jak to poziomkę? Wziąłem poziomkę, czy nie wziąłem poziomki? Miejmy nadzieję, że wziąłem. Kryształ wieczności. Jakbym machnął ten kryształ, to by mi coś zrobili? A, można wkładać chyba tutaj te kryształy ogólnie. Ale zrobię to pewnie później, ponieważ teraz trochę się obawiam, że mogłoby się coś złego stać. Ten ma nad sobą ten... Chwila, czy ja mogę z wami gadać w ogóle, czy będziecie mi bić? Nie mam teraz czasu. Przyjdź, kiedy będziesz miał mi do powiedzenia coś istotnego. Okej, czyli oni są jacyś tacy mało gadatliwi, ogólnie mało tacy jak coś fajni. Wciąż żyjesz. To dobry znak. Ten Uc ma do ciebie jakiś zamysł. Powinieneś być mu wdzięczny. Rzeczywiście, jestem mu strasznie wdzięczny za kolejne kłopoty. A jednak mistrz miał rację. Że niby co? Wykazujesz obecność szczątkowej inteligencji. A to bardzo rzadka przywara wśród współczesnych ludzi. Dzięki. No od razu poczułem się lepiej. Sarkazm ci nie pomoże. Rzekłbym nawet, iż raczej nie jest wskazany. Dłużej się wtedy żyje. Chyba zrozumiałem aluzję. Słucham więc, co masz mi do powiedzenia. Kolejny przyjaw inteligencji. A to dobra, też słyszeliśmy. Byłbym dozgonnie wdzięczny, gdybyś oszczędził sobie tych cholernych komentarzy. Skoro takie jest twoje życzenie, wciąż ratyfikujemy odwieczne prawo gościnności. Dopóki będziesz przestrzegał naszych zasad. Dopóty będziesz żył, dobra. Koniec pytania. Mów jak mogę cię stąd wydostać. Lub raczej kogo mam zabić, żeby wyswobodzić się z tej zapadłej dziury. Po pierwsze, właśnie złamałeś jedno z rządzących się tutaj praw. Nigdy więcej nie obrażaj majestatu tego konsekrowanego miejsca. Okej. Chyba, że chcesz popełnić samobójstwo. Ale ja na twoim miejscu wybrałbym bandę wygodniałych zapaczy. Byłoby szybciej i mniej boleśnie. Powtórzę. Jeżeli chcesz dojść do końca tej rozmowy, to okazuj więcej szacunku temu... Nie, jak on skręcam. Dobra, jakie pitolenie, matko. Zaraz usnę. Pozwól więc, że pokrótce opowiem ci o tej świątyni i o nas. Dobra, ale... Jeżeli jeszcze raz mi przerwiesz, wyrwę ci jęzor i zrobię sobie z niego wkładki do butów. Czy wyraziłem się wystarczająco zrozumiale? To świetnie. Zacznijmy więc nasze preludium od kilku dość istotnych faktów. Znajdujesz się w świątyni Pradawni. Pradawni są strażnikami wiecznego płomienia Innosa. Od zawsze Pradawni byli opoką kultu Boga Ognia. W zamierzchłych czasach było nas wielu. No już sam Beliar, bo się otwartej konfrontacji z nami. Niestety, jak to w życiu bywa... Wszystko ma swój początek, jak i kres. Rzecz ujmując, zmierzch ery pradawnych nastąpił, zanim twoja matka legła pod twoim ojcem. Tak by to chyba powiedział ktoś taki jak ty. Dobra. Staram się mówić zrozumiale. Jeżeli... Będziesz mógł zadać kilka pytań. I się zdziął, okej. Ale to wiadomo znak na to, że... Właśnie to ja skończyłem. Przed kilkoma tysiącami lat ziemie te były we władaniu mrocznych, jednak Pradawni przybyli tu, jak się jednak okazało, nie na przed 50 wiekami powróciła na tę ziemię potężna armia orków, dowodzona Pradawni, występy paladynów Innosa. Stawili czoła tej potędzy, wszystko mieszało się samo. Pan mroku wysłał hordy nieumarłych, którym przewoził potężny czarny arcyman. Walczyliśmy do końca o każdą pięć ziemi, ale nie przyjaciół. Wciąż przebywało. Wtedy ten Łódz podjął decyzję o odwrocie. Ukryliśmy się w naszej ziemi. Innosa ofiarnie walczyli do końca. W ostatniej chwili zapieczętowaliśmy magiczny portal prowadzący do świątyni. Inkubał w naszej obotecy. To były piękne czasy, ogień śmierci czuły w kurhanach. Ogień i śmierć tańczyły na kurhanach. Naszych nieprzyjaciół, dobra no. Siedzimy tu od prawie 500 lat, domyślam się, że siedzicie. No dobra, spoko. Wielu spośród twoich pobratymców wciąż nas poszukuje, no troszeczkę. Niech pycha, starząc władzę, zwyczajna ciekawa się. Niezależnie od pobudek, ty jesteś pierwszym śmiertelnikiem, który zdołał pokonać strażnika portalu. O, nieźle. Swoim czynem postawiłeś też pierwszy krok na ścieżce prowadzącej ku pradawnej tajemnicy. Mam nadzieję, że ta retrospekcja wydarzeń nie uczyniła jeszcze większego chaosu w twojej głowie. Reasumując, nasz mistrz ma wobec ciebie plan. Jednak najpierw musisz przebyć drogę 7 kroków. O Boże. Wtedy dowiesz się, dlaczego pozwolono ci żyć. Dotrzyj do tego świętego miejsca, okej. Mogę zadać ten? Potrafisz czytać ten pergamin? O, w końcu! Mega. Poproszę ten pergamin. Hihi, dobrze. Znalazłem w końcu maga, który mi pomoże. Skąd to masz? Znalazłem w jakichś ruinach. A po co chcesz wiedzieć, co tutaj jest zapisane? Przyjaciel zbiera różne starocie i odkupi ode mnie ten papier. Ale chcę wiedzieć, co jest na nim napisane. Tak, na pewno. Zalatuje mi go kłamstwem bardziej niż twoimi onucami. No dobra, muszę rozwikłać dla przyjaciela zagadkę pewnego morderstwa. A ten papier to jedyny dowód. Podejrzewam, że jego pechowy posiadacz zginął właśnie z powodu tego papierka. Teraz już lepiej. I zapamiętaj sobie na przyszłość, żeby nie oszukiwać Pradawnych. No dobra. I tak znamy twoje myśli. Cenna uwaga. A wracając do tego pergaminu... Znam ten język. Ale słowa w nim spisane... Są zagodowane, to dobrze. Będę potrzebował klucza, aby rozszyfrować treść tego pergaminu. O matko. Ale skąd wziąć ten klucz? Posłuchaj. Na bagnach znajduje się pewien kryształ. O, chyba mam ten kryształ przy sobie nawet. Choć nieznaną moc. Jakiś czas temu pewien ludzki uczony zajmował się badaniami nad tym kryształem. Jestem odklejający, zamieniła go w zombie. Wiem jednak, że ten uczony spisywał wszystkie swoje odkrycia... Dokonania w pamiętniku, okej. Bardzo wiele. Ten uczony był wspaniałym kryptologiem. Badał kryształ, bo chciał szyfrować wyryte na nim glify. Niestety moc kamienia zamieniła go w zombie, zanim zdołał zgłębić tajemnicę klejnotu. Dobra. Musisz odnaleźć ten pamiętnik. Pamiętnik, no dobra. Jestem pewien, że na podstawie notatek kryptologa zobaczyłem ten pamiętnik. Dobra, teraz ten uczony jest niezwykle niebezpieczną istotą. Ale dla was, ludzi, nie jest to niczym dziwnym. Czyżby właśnie tak postępujecie? A teraz odejdź. Może pomedytować. Okej, zdobyłem pamiętnik uczonego. Mam nadzieję, że go czytałem, ale mam ten pamiętnik. Zdobyłem zapiski tego pechowego uczonego. Czy teraz zdołasz odszyfrować ten list? Być może. Pokaż mi ten pamiętnik. Tak, mieliśmy ten pamiętnik, racja. Przecież jak przeglądałem tam wcześniej. Chyba rzeczywiście zaczyna docierać do mnie znaczenie tych słów. Daj mi jeszcze chwilkę. Okej. Poczytaj sobie, popatrz. O, tu jaki cwaniak nam przybiegł nagle. To zaklęcie nie można zostać użyte przez takich ignorantów, jakimi są ludzie. To zaklęcie. Jak to? Co to za zaklęcie? To zaklęcie jest bardzo potężnym teleporterem, Musisz wiedzieć tylko to, że zaklęcia tego nie można użyć. Zabieram formułkę pamiętnika kryptologa, żeby cię nie korciło. No nie, no ale co ja powiem przyjacielowi? Ale co chcesz? Może prawdę? Na pewno coś wymyślisz. Teraz możesz już odejść, ale gówno. Zarąbał mi pamiętnik i formułkę, jaki dziad, no widzicie? Kurde. Mam już dość tego pieprzenia, jak mam się stąd wydostać? To już usłyszałem. Więc o... Dobra, no to posłuchamy o tym wszystkim i tyle. Chciałbym dowiedzieć się, czy po drodze. Poszukaj w bibliotece. Znajdziesz tam sporo informacji o naszej historii. Illuminati. A, znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie. O świątyni więcej. 200 doświadczeń, ona jest. Podziemna grota. Jak byłem przy czeluściach podziemią, ktoś potężny zabił wielu spośród pradawnych, nice. Czarnik Jednak w końcu światło zatriumfowało. Nocy nas ognęła zło. Postawiliśmy świątynię w tym właśnie miejscu. Powszedł czas zapomniałem, co sam Innos konsekrował to miejsce, a jego boska moc chroni nas przed niecnym wpływem. Ale dlaczego ukrywać się przed ludźmi? Mam swoje powody. Znaczy, może dowie się, Ken uda. Weźmy więcej o bitwie. Wspominałeś. O, dużo doświadczenia darmowego. To będzie iście epicka opowieść. Nie chcę mi się tego słuchać. Ziemię te zalały hordy orków, dowodzone przez pięciu braci, już to mówiłeś? O tym, że na czele tej armii... Tak też to już wiemy? Że nazywał się... O mój Boże. Uriziel. Tego nie wiedziałem. Uriziel? Tak. Kiedyś ten potężny nieprzyjaciel był jednym z nas. LOL. Ten arcymak był kiedyś jednym z pradawnych? LOL! Uriziel od zawsze był bardzo ambitny. Zbyt ambitny. Jak jakiś Luke Skywalker czy coś? Że był tym potężnym magiem. Chyba tylko Ken Uz włada większą mocą niż on. Niestety. Beliar nabytał go w snach. Zachto jego serce z czarnym jadem. Zorientowaliśmy się. Czyli się zdradził, bo już za późno. Zabił kilku spośród nas. Wielu paladynów i nas. Zdołał też wykraść pewien potężny relikt i wiele spośród naszych tajemnic. A uwierz mi, że były to niezwykle mroczne tajemnice. No dobra. Myśleliśmy, że już go nigdy nie zobaczymy. A tutaj niestety wkrótce powrócił. Wraz z armią orków. Żeby zgodzić tych braci. Heroizmowi walczących w naszych szeregach paladynów Innosa zdołaliśmy ukryć się przed długawą potęgą Uriziela. To był ostatni bój Pradawni. A przede wszystkim ostatni bój Kortagora. Kogo? Lord Kortagor był dowódcą paladynów Innosa. Mamy jego zbroję nawet. Wraz ze swoimi rycerzami walczył do końca, dając nam czas na uratowanie niewinnych ludzi. Ta jaskinia, która prowadzi do naszej świątyni, stała się ich grobem. Paladyni ofiarnie walczyli do końca, kiedy już było wiadomo, że nie zdzierżą potęgi nieprzyjaciół. Kortagor Paladyna obronili portalu. Na czele najznamienitszych wojowników. Runął na hordę orków. A zdołaliby przełamać szereg nieprzyjaciół. Sam Uriziel, lord Kortagor, padł jako ostatni. Do końca walcząc, kiedy miecz wypadł z jego dłoni, krzyknął, że jego duch na wieki strzegł będzie wejścia do świątyni przed każdym, kto odważy się zakłócić spokój spoczywających tu umarłych. No kurde. Sam Innos usłyszał tą przysięgę i boska moc wpłynęła na Kortagora. Niestety łaska Innosa okazała się też straszliwą klątwą. Strój dopiero twój miecz go uwolnił. Jaka bania w ogóle. W ten sposób pokonałeś też pierwszy z kroków. Na drodze 7 kroków. Aha, to pierwszy krok był. Dlaczego Pradawni nie walczyli do końca, tak jak Paladyni? Dobre pytanie, świętyniku. Uwierz mi, że wielu z nas do tej pory się nad tym zastanawia. Taka była decyzja naszego mistrza. Może kiedyś nadejdzie właściwy czas. Poznam, że powiedziałem pytanie się z tym Urizielem. Tego nie wiem. Być może, że wciąż snuje gdzieś swoje... Wydaje mi się, że imię Uriziel już gdzieś obiło mi się o uszy. No. Możliwe. Kiedyś tak właśnie nazywał się legendarny. Wiele wieków temu, w czasach mroku i chaosu, to on stanowił opokę ludzkiego gatunku. Dobra. Uriziel był pierwszym awatarem samego Innosa, Pana Ognia. Czarny arcymak przyjął to imię w swej arogancji i pysze. Twierdził, że jest nowym wcieleniem, ale ten dość klarownie wyjaśnił mu, gdzie jest jego miejsce. Uriziel z rodziną, zbiegł. Oczywiście tak, Uriziel jest również bronią, którą zdobywamy normalnie w Gothicu 1, ostatnią, najważniejszą bronią w sumie. Dobra, powiedz mi o pozostałych pradawnych. Naszego przywódcę już poznałeś, ja jestem pierwszym arcymagiem. Nie zauważyłeś. Posiadłem też moc zmiany kryształu. No dobra. Najpotężniejszym wojownikiem wśród nas, Szergar. Kortagor był jego Szergar. Jest bardzo tajemniczą osobą. A Kenz nie ma nad nim pełnej władzy. Jest jedyną kobietą w naszym... O, jest jakaś kobieta tutaj, fajnie. Trzymaj się od niej z daleka. Oj tam, oj tam. Pewnie sam przekonasz się. Nie będę ci psuł niespodzianki, okej. Potężny magii zaklinacz. My nie używamy runy. Moc kryształów jest dużo potężniejsza. Ooo, kryształy. Można uwięzić w specjalnych kryształach. Jednak na razie nic więcej się o tym nie da. Szkoda. Korgan jest wspaniałym wojownikiem i Beliarem. Tak porozmawiaj z każdym z nich. Na pewno to jest się dużo więcej. Okej. Ja mogę się stąd wydostać. Dobra, dość już usłyszałem. No i koniec. Dobra, pogadane. Mój Boże, to wszystkie książki mogą podnieść? Naprawdę? O Boże, to niedobrze. Okej, oczywiście tak. Jak widzicie, mamy książek. Wszystko oczywiście sobie zbiorę w sumie, co mogę. Bo nie wiadomo co tam wiecie, z tej książki się wyczytać będzie można jakiejś, jednej czy drugiej, a może jakieś wiecie bonusy albo jakieś tam dodatkowe doświadczenie, warto zawsze sobie zebrać co niecałe. Ten Illuminati, czy jak to tam się ładnie nazywa, warto by było przeczytać, bo on tam coś pieprzył chyba, jakieś głupoty właśnie o tym, że tam coś może być. A ja ogólnie rzecz biorąc co, no tu się gadało i gadało, nic ciekawego, boję się łazić pod tymi wszystkimi kolcami, bo to strasznie niebezpiecznie wygląda. Okej, to co, do usłyszenia w kolejnym odcinku, w którym rozejrzymy się dalej po tym dziwnym miejscu, jakim jest oczywiście świątynia pradawnych, tu zapiszę się na końcu i tyle. Dobra, dzięki za obejrzenie, mówię Rubin Skateboard, do usłyszenia w kolejnym odcinku i trzymajcie się ludziska, dzięki za obejrzenie tego trochę nudniejszego odcinka pełnego gadania, mam nadzieję, że następne będą trochę lepsze, trzymajcie się, cześć, do usłyszenia.